Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Yuken, przed wami 31 odcinek z Supermarket Simulatora. I może, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku nie byłoby nic wyjątkowego, gdyby nie to, że razem, wspólnie, za chwileczkę wbijemy max level sklepu. Także drogi widzu, droga widzko, zapraszam cię do wspólnego świętowania tego sukcesu. Dzisiaj bardzo krótki, szybki odcinek, za chwilę dowiecie się dlaczego. No i moi drodzy, z tej okazji, że no wbijamy, świętujemy ten max level, no to oczywiście posprzątałem te kartony, które kiedyś tu się walały w ramach eksperymentu. No i posprzątałem wszystkie śmieci, które były na chodniku. Zobaczcie, nie ma żadnych śmieci na chodniku, jest ładnie posprzątane, no bo zapraszamy gości, zapraszamy no, naszych widzów, moich widzów zapraszam serdecznie do sklepu, więc jest worek ze śmieciami, wszystko czeka, aż wywiozą śmieciarze, także jest posprzątane, aż się dosłownie błyszczy, moi drodzy. No jeszcze dobrze by było troszkę ten chodnik wyszorować, no ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Wbijamy do sklepu, moi drodzy, zapalamy światło i będziemy wbijali level. A dlaczego dzisiaj taki dość krótki odcinek? A moi drodzy, powód jest bardzo prosty. Dopracowuję jeszcze te lodówki. Już wam mogę małego tutaj spoilera zapodać. Lodówki będą złote. Już pracuję, przy czym no niestety w Supermarket Simulatorze to złoto to wychodzi na odcienie żółtego mimo wszystko. Mimo wielkich starań, żeby był tu połysk, żeby to się błyszczało jak złote. No supermarket tego po prostu nie czyta. Coś, co złotym jest w komputerze, co złotym było na etykietach produktów, które niejednokrotnie tworzyłem, czy grafikach internetowych, no tu niestety złotem nie jest. Ale dziś właśnie, moi drodzy, te lodówki wam udostępnię. Myślę, że będzie osobny odcinek w związku z tym. Także jeżeli ktoś z was będzie chciał mieć właśnie złote lodówki w swoim sklepie, czy taką lodówkę statertką, ona jest jeszcze nieprzerobiona, czy też właśnie zamrażarki z misiem koala, z lodami i z tą piękną panią, no i oczywiście z moim skromnym logo, to zapraszam do pobierania. A dziś, moi drodzy, no właśnie, dziś trzeba wbijać level. I teraz pewnie będzie jeszcze pytanie z waszej strony, czy skoro wbijamy ten setny level, no to ta seria już dobiega końca. No i moi drodzy, odpowiedzi na to niby proste pytanie są dwie. Ale to tak naprawdę ty, drogi widzu, droga widzko, decydujesz. To wy decydujecie. Moja propozycja jest taka, że jak najbardziej jeszcze parę odcinków z tej serii będzie, bo myślę, że troszeczkę trzeba będzie się popocić, żeby tam rozbudować, może coś jeszcze przemeblować. Jest to fajna na pewno zabawa będzie z tym. Przy czym od razu wam powiem, że mam taki pomysł, w którym chcę zacząć od zera na nowej serii. Seria od zera, którą chciałbym codziennie wrzucać, a właściwie robić z tego live'y, bo chciałbym, żeby było to na waszych oczach, żeby zapisy live'ów zostawały, żeby nie było tak, jak było to w tej serii, że dużo rzeczy gdzieś tam robiłem poza odcinkami, żeby było szybciej. Nie, to będzie wszystko na waszych oczach, dzięki temu też jakiś tam kontakt będziemy mogli mieć na tym live'ie. Będziecie na bieżąco widzieli, co robię, ale co odnośnie tego zaczęcia od zera? My może, moi drodzy, już za chwileczkę sklep otwieramy, nasz kram, żeby tutaj ten level wbić, ale jak widzicie, no stanie się to dosłownie lada sekunda, lada moment. Także tylko szybko wam powiem te właśnie ważne info. Zaczniemy z nową serią od zera, przy czym w samym Supermarket Simulatorze bezpośrednio od zera zacząć nie można, no bo tutaj trzeba kupić towar. Tak jak mogłem zaczynać totalnie od zera w Farming Simulatorze, czy, moi drodzy, mogłem zaczynać od zera w Euro Truck Simulatorze, tak tutaj się po prostu fizycznie nie da, no bo przecież nie będę pracował jako kasjer, żeby zarobić pierwsze pieniądze, żeby kupić towar, bo ten sklep jest mój, nie mogę być tutaj pracownikiem. Więc opcje są dwie, albo zaczniemy faktycznie od zera na koncie, weźmiemy kredyt i no tak jak wielu przedsiębiorców zaczyna, co jest moim zdaniem głupim pomysłem i troszkę za bardzo by ułatwiało. Albo druga opcja, zaczniemy z tą kasą, która tam jest, czyli te 50 dolarów, euro, w tym momencie u nas to będzie złotówek. No wiecie, 50 złotych zaczynając biznes z 50 złotymi to też jest niezły challenge. To jak mam być szczery, to jest dokładnie tyle samo prawie co zero, no bo wiecie, ale no można spróbować. Ale warunkiem byłoby to, że nie bierzemy żadnych kredytów i w ogóle pomysł na to i to będziemy startowali albo zobaczymy już na dniach, także obserwujcie, moi drodzy, kto jeszcze subika nie zostawił, to bardzo was proszę o zostawienie subika, zróbcie to przede wszystkim dla siebie, żeby właśnie tej nowej serii od zera nie przegapić i będę robił wszystko na waszych oczach, tak abyście widzieli, co robię, co się zmienia.
będzie to tylko na live'ach, tak mniej więcej jak nagrywałem serię z Eurotracka, gdzie tylko w każdy odcinek, w przypadku akurat Eurotracka były te odcinki, każdy odcinek to było tylko to, co robię jakby na waszych oczach. Tutaj chciałbym też tak zrobić. W przypadku no, Supermarket Simulatora chciałbym zrobić to na live'ach, bo niektóre rzeczy będą rozkminą i moim celem będzie na przykład nie brać kredytów, ale zarobić te pieniądze. Zarobić poprzez wysyłkę paczek. Także tutaj w tej serii nowej, którą zaczniemy, no będę dość mocno starał się, aby paczki wysyłać. Wiadomo, że zaczniemy oczywiście bez kasjerów, bez magazynierów, no bez niczego. Przy czym myślę, że jeśli chodzi o wygląd sklepu, to tak. Zacznę na pewno, moi drodzy, z innymi, z tymi płytkami ceramicznymi, z tym moim pięknym sufitem, który sam zrobiłem. Jak najbardziej, moi drodzy, w to pójdziemy, żeby po prostu zacząć z tym, co mamy. Będziemy uwzględniali meble, które teraz się pojawiły, czyli te oczywiście na poszczególnych levelach, bo przecież nie od samego pierwszego levelu, ale chciałbym uwzględniać oczywiście polskie produkty, zacząć z polskimi produktami, z meblami, które mamy do dyspozycji tutaj na tym poziomie, czyli z większą zamrażarką, z pięciopółkowym regałem i po prostu w ten sposób zacząć od zera. Oczywiście jeśli już będą produkty lodówkowe, później zamrażarkowe, no to jak najbardziej chciałbym zacząć ze swoimi lodówkami firmowymi, które przypominam, drogi widzu, że ci chętnie udostępniam. O, tu nawet mi coś wyszło, że górę zrobiłem lodówki, nawet nie wiedziałem, słuchajcie, że górę lodówki zrobiłem, okej, no to chyba ta pani w drugą stronę. Zresztą nie wiem, czy na górę ktoś patrzy. Tylko taki gałgan jak ja, moi drodzy, patrzy na górę lodówki. Teraz to się okazało. No dobra, to coś pomyślę z tą górą. Myślę, że tutaj nic akurat nie musi być, ale, bo to zobaczcie, no nie widać góry. Dobra, moi drodzy, ciekawe, czy nam wyskoczy jakiś komunikat, bo powinny jakieś fanfary, jakieś fajerwerki, jakieś konfetti, moi drodzy. Także wy się, widzowie kochani, moi drodzy, wspaniali, bardzo wam dziękuję, że jesteście, że oglądaliście tę serię, która tak bardzo wam się spodobała, dlatego nie chcę jej kończyć i stwierdziłem, że właśnie będę ten zapis save'a po prostu czasem podmieniał, znaczy dodawał i rozgrywał dalej odcinki normalnie Supermarket Simulatora czy poradniki, będę nagrywał właśnie na tym save'ie na max levelu, natomiast na live'ach będziemy robili już całkowicie od zera, będziemy tam awansowali przez no ciężką pracę, to tam nie będzie ułatwień. Co do modów, które, z których będę korzystał, no to myślę, że to będą zdecydowanie te mody, które powinny fabrycznie być w Supermarket Simulatorze, czyli na pewno będą to stany magazynowe, tak jak mówię, będą to polskie produkty, jakieś tam te poprawione zamrażarki, lodówki, co tam jeszcze takiego używamy. No teraz już nie pamiętam właściwie, bo ja tych modów mam dość mało, już obecnie powywalałem większość. Na pewno nie będziemy stosowali moda Marcus Thomas, to już odpada. Natomiast będziemy... O, ktoś moje książki kupił i to dwie pani kupiła. Także na pewno dużo tego rozwoju będzie wymagało mojej kreatywności. I to jest taki cel. Tak jak mówię, zamiast brać kredytów, to się okaże, czy to się sprawdzi. No i mamy setny level, ale nie jest, moi drodzy, napisane, że to jest max level, więc to chyba jeszcze nie jest max level. To chyba sam się w błąd wprowadziłem, moi drodzy. To czyżby setny poziom to nie był max levelem? Jest napisane, że setny. No wiecie, wypadałoby jakieś sesje, sekcje kupować, przy czym powiem wam, że plan mój na to jest, kochani, też taki, a żeby te sekcje kupować, no oczywiście będę kupować, jak będzie kasa, natomiast nie będę nic przestawiać do momentu, dopóki wszystkich sekcji nie wykupię. Albo kupimy wszystkie sekcje za jednym zamachem, zobaczymy. Przy czym powiem wam szczerze, że raczej bym się skupił w tej chwili już na tej nowej serii od zera. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mogę wam nagrywać poradniki, ale tak naprawdę, no, co ja mogę tutaj wiele, słuchajcie, w tym markecie przestawić? Bo powiedzmy obiektywnie, już nam nowe produkty nie dojdą. Szkoda. To jest taki smuteczek trochę. Wskoczmy sobie może na tą zamrażarkę teraz. I teraz zobaczcie, no nowe produkty nam nie dojdą. Dojdzie nam chyba tutaj ta ściana, będzie przebita. No to tylko bym to tak poprzestawiał. Co mogę oczywiście zrobić, jak wbiję ten level z tymi sekcjami.
i pokazać wam, że jest po prostu więcej miejsca między półkami. No bo ja nie będę dostawiał regałów już, jak kupię te sekcje, tylko po prostu zrobię więcej przestrzeni. Może troszkę inaczej to jeszcze ułożę, no ale wiecie, to ja mogę sobie to zrobić poza odcinkiem, wam to tylko pokazać. I to już jakby i tak będzie już no, końcówka tego wszystkiego. Także tego save'a i tak chcę sobie, moi drodzy, zachować, aby na tym save'ie nagrywać dla was poradniki, bo często macie jakieś pytania, macie z czymś problem. Chciałbym wam takie kompleksowe poradniki właśnie też od A do Z nagrywać. Możliwe, że na nowej serii też wam będę te poradniki nagrywał, jak coś zrobić, jak czegoś nie robić. No widzicie, tutaj już produktów nie mogli znaleźć, bo się kurczaki podobno skończyły. No nie domawiałem towaru, nie skupiałem się dzisiaj, wiecie, na towarze. Bo dzisiaj jest to taki naprawdę bardzo, bardzo szybki, zwinny, że tak powiem, odcinek. No faktycznie kurczaki nam się skończyły. Ach, zamówmy. Zamówmy kurczoków trochę, niech mają, niech się cieszą ci ludzie, nie? Że mają kurczoki. Także myślę, moi drodzy, że tutaj już powoli, powoli jednak będziemy zbliżali się do końca, ale to też tak naprawdę zależy, moi drodzy, od was. Jeśli jeszcze z tej serii będziecie chcieli jakieś odcinki, żeby to dalej kontynuować, dalej coś kombinować, to jak najbardziej piszcie, kochani, w komentarzach. Ja jestem jak najbardziej otwarty na wasze propozycje. Nie mam zamiaru tutaj w żaden sposób tego olewać, bo szkoda by mi tego, dużo pracy w to włożyłem. I powiem wam, że daje to satysfakcję. Ale podsumowując też tą serię, która, no tak jak mówimy, no będzie, moi drodzy, gdzieś tam powoli się do końca zbliżało. Chłopie, ja tutaj z widzami rozmawiam, a ty co robisz? Znowu w ścianę się gapisz, w karton? Leniu śmierdzący, ty gałganie jeden, srebrzysty, ciulisty, kurde, niemyty. No co za kurde, ja go chyba zwolnię, tylko nie wiem, który to był. Szkoda, że nie było napisane, plakietki nie miał. Zobaczcie, jakie to są bałaganiarze. Na pewno oczywiście w nowej serii będę chciał korzystać z tego fajnego magazynu, przy czym od razu wam mówię, ten magazyn też nie jest za darmo, bo tutaj akurat ta sekcja kosztuje 10 tysięcy no, złotych, tak? No i musicie mieć 5. level magazynu rozwinięty, także to też nie jest tak, że to nam będzie wszystko ułatwiało. Ja generalnie nie chcę stosować modów, nawet w tej serii tak naprawdę nie stosowałem modów, które by ułatwiały. Bo jedynie możemy powiedzieć, że modem troszkę ułatwiającym jest to, że towar się dostarcza na magazyn. Ale jak wam to też pokazywałem, moi drodzy, to nie jest za darmo. My to płacimy. Im więcej tego towaru zamawiamy, tym wyższa kwota, jaką za tą dostawę płacimy. Jest to w 100% według mnie uczciwe. W tej serii, która teraz była, którą kończymy, pamiętam, że dość późno wziąłem się za magazyn. Dość długi czas był bałagan w sklepie i myślę, moi drodzy, że w nowej serii chciałbym zrobić to właśnie inaczej. W nowej serii chciałbym postawić na rozwój w pierwszej kolejności, ponieważ też będę musiał siłą rzeczy zarabiać pieniądze wysyłając paczki, więc to może nam też ułatwi, że nie będzie bałaganu w sklepie, nie będą walały się kartony, no bo niejako ja najpierw obsłużę te wszystkie i moim celem oczywiście, moi drodzy, będzie, nie wiem, dla was może być to może i monotonne, ale będę musiał to wykonać, to ja muszę rozwinąć ten sklep, czyli mniej więcej schemat będzie bardzo prosty, że zaczynamy dzień, pakujemy paczki z poprzedniego dnia, otwieramy później sprzedaż, obsługujemy klientów, wpływają nam w tym czasie nowe zamówienia w internecie. Mówimy tutaj o tym modzie online. Czekajcie, tam się w ogóle coś zmieniło z tego, co widziałem. Był update. Zajrzyjmy, kochani. Zajrzyjmy i przyjrzyjmy się. Supermarket online. Tam podobno pododawali, tak przynajmniej było napisane w opisie aktualizacji moda, że podobno pododawali inne lokalizacje. No ja tu widzę Nowy Jork, chociaż powiem wam szczerze, akurat no nie wiem, no to już każdy ma swoje zdanie. Mi to nie robi różnicy, gdzie ja... Tutaj jest jakaś inna, widzicie, też niby, aha, też Nowy Jork. Niby wszędzie jest Nowy Jork, nie ma Niemiec, nie ma Danii. Ale mi to nie robi różnicy, gdzie ja tutaj mam napisane, słuchajcie, że paczkę wysyłam. To nie jest dla mnie jakby takie tutaj istotne. No oczywiście, jakbym miał paczki, że wysyłam do Polski, może dałoby to jakiś klimat, ale czy robi mi to różnicę? Słuchajcie, dla ja się bardziej skupiam na paczkach, ale właśnie, może jedną...
przetestujmy, bo ten mod miał chyba z 4 update'y, odkąd ostatnio go używałem, a skoro, moi drodzy, już robimy wielkie przygotowania, no niech będzie 88, mała kwota. Patrzcie, trafiłem, ktoś... O, miniaturki dodali, zobaczcie, jak fajnie. Zmienili. Oprócz tego, moi drodzy, że macie w tej chwili nazwę i ta nazwa, jak widzicie, nam działa, to ja już wiem, że mam piwo Żywiec dodać, które chyba było tamtym. I zobaczcie, mamy etykietę produktu. Jest to kapitalne. Oprócz tego, że jest nazwa, to jest taka ta miniaturka, ta ikonka tego produktu, tak? I no etykieta, znaczy niekoniecznie etykieta, bo bardziej miniaturka. I w tym momencie zobaczcie, że ja... I to mi bardzo ułatwia, bo ja już, zobaczcie, lecę, tu mam majonez, no nie, no akurat źle skręciłem, zły skręt, no trudno, nie ta droga, moi drodzy, wrong tour, kiedyś była, był taki film, nie wiem, czy z was ktoś oglądał, Droga bez powrotu, taki horror, do dawno temu było, stary jak świat, ale... Podobał mi się. No i tu moja książka, moi drodzy, wielka księga Yukena. Tak jest. No i serek, twarożek domowy. Zobaczcie, teraz z tymi miniaturkami jest to o wiele, według mnie fajniej do zrobienia. Twarożek, to było to? Twarożek domowy? Nie. Inna etykieta? To czyżby to? Nie. To serek wiejski, czyli jednak twarożek. Trochę inna tutaj jest etykieta. No dobra. Źle spojrzałem, no ale i tak uważam, że jest lepiej. Tylko tak jak widzicie, no robienie tego w czasie, kiedy są klienci na sklepie, to takie jest troszeczkę uciążliwe. Więc będziemy tak właśnie, moi drodzy, robili, to jest mój cel. Kiedy zaczniemy tą nową serię, będziemy online zamówienia robili. Ej, tam się coś pozmieniało. Ja mam jakieś dziwne wrażenie, widzowie, że coś tu się pozmieniało. Czy tutaj było... Ja nie wiem, może po ciemku to inaczej wygląda, ale czy tutaj... Halo, chłopie, coś ty zrobił? Czy tutaj były takie, kurde, te? Może to jest podświetlone i to bardziej widać. Wiecie, że ja nigdy nie zwróciłem uwagi, że tu na kosze na śmieci jest taka... taki płotek? Że to jest ogrodzone? Jakoś nigdy na to nie zwróciłem uwagi. No chyba, że coś się zmieniło. No ale też takiego stricte moda nie ściągałem, który by to zmieniał. No może po ciemku to inaczej wygląda. I jeszcze, moi drodzy, pracuję nad wyglądem sklepu właśnie, bo a propos nowej serii... No to, moi drodzy, będzie trzeba jakoś tą naszą stonkę Yukena nazwać w nowej serii. Możecie pisać, no właśnie, drogi widzu, mam do ciebie taki prezent, taką niespodziankę, lub droga widzko, bo właśnie większość ostatnio to pań komentuje tą serię. Także drogie panie, drodzy panowie, również jeśli jeszcze, drogi widzu, oglądasz, napiszcie. Jeżeli oglądasz do tego momentu, napisz w komentarzu propozycję nazwy sklepu w nowej serii. Jeśli jakaś będzie fajna, ciekawa propozycja, to tak nazwę ten sklep nowy. I tak będzie nazywał się sklep w nowej serii. Możemy oczywiście tam ustawić baner, możemy logo, bo też mam takiego moda. Tu go nie stosowałem, ale możemy go w nowym sklepie przetestować, że ja po prostu przygotuję grafikę i tam się wstawi grafikę właśnie z tą nazwą, z jakimś, nie wiem, może z tą panienką tutaj, bo myślę, że ona nam fajnie fituje do sklepu. No chciałbym, żeby ona jeszcze była na szybie, ale jeszcze z szybą się trochę męczę. Zmienić szyby to nie jest tak łatwo, żeby były oklejone. Także jeszcze troszkę. Zobaczcie, ile my tu mamy klientów. No nie jest to max level. Szkoda, że tutaj w ogóle nie ma... Bo w większości no, symulatorów, z którymi miałem do czynienia, było zawsze tak, że jak jakiś level się wbijało, było można na to kliknąć i widziałaś, ile tam tych punktów, czy tam czegoś brakuje ci do następnego levelu. Wszędzie to jest widoczne. W Supermarket Simulatorze chyba jako jedynym symulatorze nie widzisz. Widzisz tylko ten pasek postępu tak naprawdę, ale nie widzisz cyferek, że tak powiem, ile tych punktów mi brakuje do następnego levelu. I teraz jestem w szoku, bo ja byłem dość przekonany cały czas, że ten max level to jest... setny, ale może się okazać, kochani, tak, że max level to jest po prostu level, w którym wykupimy wszystkie sekcje, aczkolwiek wątpię, żeby to było to. Wątpię. Także ja, moi drodzy, dzisiaj tak na szybko, na krótko, no nie wbiliśmy, no także szampan przedwczesny, falstart, ale dzisiaj taki dosyć szybki odcinek, z tego względu, że jak wam mówiłem, pracuję dość mocno i dość intensywnie nad lodówkami, które dziś chcę jeszcze wrzucić na Nexus Moda. Oczywiście poinformuję was o tym, będzie post wrzucony na społeczności, na karcie społeczności na YouTubie.
Będzie również filmik szybki wrzucony z taką instrukcją, jak to zainstalować. Gdyby ktoś chciał mieć takie fajne lodówki, to serdecznie, gorąco zapraszam. Będzie mi bardzo miło. Jakbym naprawdę, jakby ktoś miał, wprowadził, możecie śmiało zdjęcie na Nexus Moda wstawić, że takie lodówki macie. Będzie mi miło, jak wstawicie. Bo będę widział, że wam się to po prostu podoba. No i co? Zrobiliśmy jakiś fajny obrót? No, dwóch produktów nie było, bo kurczaka nie mieliśmy. 185 dzień, zobaczcie, żeby się rozwinąć, ile to czasu. 230 klientów mieliśmy, no nie jest źle. Nie jest źle, całkiem spoko. To już jestem ciekaw, ilu ich by było na modzie More Customers. Punktów dostaliśmy za sklep 1000, tam prawie 200, przy czym tak jak mówię, no niewiele nam to tutaj daje. A czemu 6 tylko rachunki? To co? A, bo ja rachunków nie płacę za bardzo, widzowie. Ja nie płacę rachunków, no... Te rachunki to jest jakaś zmora, słuchajcie, totalna. I jestem ciekaw, czy jak będę miał niższy level, no ale to wiadomo, że jak zacznę od zera, no to tych zamówień w sklepie internetowym będzie pewnie max 5, bo tam co mamy do dyspozycji, tylko chleb na początku, tam 5 produktów. Ale powiem wam szczerze, że to też mnie troszeczkę w pewien sposób kręci, że będę musiał właśnie no dość mocno się naprężyć, żeby to zrobić. Oj, 102 000, to jeszcze sporo. Jeszcze sporo, moi drodzy, jeszcze dużo przed nami. Tu mi tylko licencji brakuje. Tutaj jest jakiś customization, które no, myślę, że pracują twórcy nad tym, oby coś fajnego wymyślili. Jeśli chodzi o magazyn, no to ja uważam, że to, co mam, jest full i tutaj bym więcej nie dawał. No pracownicy, wiecie co, o, są Ryszard, Heniu, Franek, Staszek, tak jest. Myślę, że więcej pracowników nie potrzeba, tylu daje radę. A, no właśnie, bo w tej serii, którą teraz prowadzimy, ja bym jeszcze chciał piątą kasę wstawić, no ale myślę, że to się w nowej serii, słuchajcie, od zera, jak będziemy zaczynali, to ja się na kasie znowu będę musiał nieźle napocić i natrudzić, żeby tam pozarabiać. Także chcę poczuć te emocje jeszcze raz, przy czym powiem wam szczerze, już tak podsumowując tą serię, to jeszcze nie jest oczywiście ostatni odcinek z tej serii, ale już tak w miarę podsumowując. Kurczę, za łatwo. Za łatwo, za szybko. Zupełnie nie ma się to do rzeczywistości. Mi tutaj... ale to może dam taką opinię w osobnym po prostu filmiku, bo i tak się na to zbieram. Chociaż wątpię, żeby twórcy gry to zobaczyli, usłyszeli, czy wzięli pod uwagę. No po prostu za małe zasięgi mam. Natomiast myślę, że fajnie by było, jakby to było jeszcze trudniejsze, jakby tych produktów było więcej, na przykład na tym levelu setnym, żebym miał jeszcze jakieś licencje do kupienia, żebym musiał się pogłowić, gdzie ten towar wstawić, bo zobaczcie, jakbym miał nawet jakąś licencję kupić teoretycznie, to nie jest tak hop-siup, tu mam tylko właściwie jedną półkę wolną, no tu bym może drugą wstawił, okej, no jakby były duże produkty jakieś, nie wiem, z chemią, no to jeszcze jest pikuś, no bo wstawiam paletę, czy tam, znaczy biorę jedne papierowe ręczniki, czy tam papier toaletowy wywalam i wstawiamy, słuchajcie, wtedy ten produkt, więc nie ma problemu. Ale to zobaczcie, mamy do dyspozycji góra, jeszcze tutaj połówka regału, no to także nie byłoby to tak łatwo. Bo jeśli miałby być to produkt typowo do lodówki, to już w ogóle by nam pokomplikowało. No może tu koło łososia bym znalazł jakieś miejsce i tu koło sushi. Ale generalnie to, jak widzicie, też nie byłoby to tak wszystko obsiup. Swoją drogą może tutaj zapełnię te sushi tutaj. Nie wiem, co wstawię, żeby tak puste nie stało, no bo to musi na siebie też zarabiać. Chociaż wam powiem, jak tak teraz patrzę pod to światło, to ten mój żółty kolor prędzej wygląda jak złoty niż ten kolor na tych lodówkach tutaj. Starałem się tu zrobić złoty kolor, ale jak widzę ten... Jeszcze popracuję, kochani, nad tym. Jeszcze nad tym popracuję. Tu może na pewno byłby ciemniejszy cały, bo to jest podświetlane, więc tu musi być ciemniejszy. No zobaczymy, moi drodzy. Zobaczymy, co ja tam mądrego wymyślę, słuchajcie. Myślę, że coś wymyślę. O, tak, tak. No dobrze, moi drodzy. No to myślę, że chyba tyle w tym odcinku. Dzisiaj naprawdę krótszy odcinek. Drogi widzu, droga widzko, będzie mi już tradycyjnie miło, jeśli zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem. No i właśnie możesz napisać, co sądzisz o takiej serii, którą chcę zacząć od zera na live'ach, bo wy też często pytaliście o to, że rzadko live'y robię. Tak, chcę wrócić do tych live'ów, robić daily live'y codziennie i to by padło na właśnie Supermarket Simulatora. Nic innego na razie nie planuję tutaj robić.
No może coś tam z farminga oczywiście będę nagrywał, czy z Eurotrucka, ale to będą już odcinki. Natomiast jeśli chodzi o live'y, to tylko supermarket i taki challenge, jak szybko uda nam się ten level wbić. I wtedy to wszystko, co będę robił tylko i wyłącznie na live'ach, więc będziecie widzieli ten progres tak na żywo, że tak powiem. No nic, uśmiechnij się, drogi widzu, droga widzko, pozdrawiam cię gorąco i serdecznie, no i do następnego odcinka. Trzymaj się, cześć.